Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek DDS2. Proszę Państwa, ciśniemy po pieniądze. Ciśniemy po pieniądze z uwagi na fakt, bo ponieważ potrzebujemy mieć troszeczkę tutaj gotóweczki na zakup biurka dystrybutora, ponieważ jeżeli ktoś nie oglądał zapisu live'a, no to wie, że mamy nowy rynek tutaj ogarnięty przez dwóch dealerów, ale jeszcze jedna kwestia pozostaje do sprawdzenia, której już na live'ie nie zrobiliśmy. Mianowicie zobaczymy, czy zasięg naszej jednej z naszych chatek będzie na tyle duży, żeby tamta dziewczyna się zajęła właśnie dystrybucją. Ale no to mówię, to będziemy sprawdzać, będziemy za chwilę patrzeć, muszę jedynie dopłynąć. Tak czy inaczej, troszeczkę nam się tutaj to wszystko rozbudowuje, powiększa, no i bardzo, bardzo dobrze. Natomiast nadal jest kwestia ogarnięcia kilku aspektów, w tym samochodu oczywiście, terenowego samochodu. No i coś tam jeszcze może z fabułki byśmy liznęli, ponieważ też się różne rzeczy odblokowały. Zobaczmy, jak tutaj możemy zadziałać w tym aspekcie. Dobry wieczór, pani. Ile pani masz? No to się pani nie pochwaliła za bardzo tym. A czy... O, Zatoka Słowian. 500 metrów i 320... Dwóch ogarnię jeszcze. Także jak najbardziej. Proszę uprzejmie. I tutaj mamy, proszę Państwa, dzięki temu dystrybutora, który ogarnia nam trzech dealerów. Bardzo dobrze. Ja bym chciał zobaczyć, ona tutaj ma 100 gram amfy, 42 gramy maryśki. Aha, już miglance tam chodzą. No nie mam zbyt dużo gotówki. Co mnie nieco boli. Ja w Łodzi mam jeszcze paczki, które mogę jej tutaj zostawić, bo w tym wypadku no to chyba będzie to potrzebne, bo ona jednak miała trochę tego towaru do rozdania. Okej. Dziewczyno, dostawa jest. Proszę bardzo, 142 gramy i tutaj 251 amfy. Myślę, że tyle wystarczy. Chłopaki, każdy jeden osobno, dostał jeszcze po 50 gram mety. Więc oni jeszcze tutaj mają metkę. Natomiast dostali to tylko i wyłącznie z uwagi na fakt, że klienci tutaj pożądają akurat tego specyfiku. Ja muszę się zorientować, jak tutaj najlepiej popłynąć, bo my potrzebujemy dostać się tu. I teraz autobusy mi nie kursują, więc ja muszę jednak naokoło pocisnąć. Bo tędy raczej, chociaż zaraz, uno momento, podpłyjmy tam, bo być może tam też da radę. Musimy to sprawdzić, chociaż nie widać, może tutaj gdzieś da się zacumować. W tym oto miejscu. No ale to musimy popłynąć, musimy sprawdzić. Tak czy inaczej, najważniejsze, że biznes się rozrasta. Tak powolutku, powolutku, bo jednak potrzeba tutaj czasu na produkcję. I nocą dobrze jest to robić, aczkolwiek nocą nie widać, tak? Co się tutaj dzieje. No i teraz chwila prawdy. Czy ja gdzieś mogę tutaj zacumować? Czy tu gdzieś jest takie miejsce, gdzie bym mógł? A, no jest. Elegancko. No i bardzo mnie to cieszy. Tutaj mamy sklep. Ile mam tam na tym koncie? Może ja bym nawozu ogarnął trochę? Dobry wieczór. No, hello. Mistrzu mój.
Sprawa jest taka. A, czekolady masz. Aha, tylko że ty to masz tyle tego nawozu. Ej. To dawaj czekolady. A kakao nie masz? Kakao, bo to się nie odmienia. Dobra, zapalmy tutaj latarkę, bo tu jak mnie ktoś zaatakuje, jak w ciry spuszczę, to łomot, mój teren jest. No dobra. Lecimy do naszej dziewczyny, ona tam ma dużo pieniądzu. O, tu już menele stoją, bandziory. Ich coraz więcej się zbiera. Dobry wieczór. Poproszę. Dziękuję. Ile towaru jest? No, jeszcze styknie. Jeszcze styknie. No dobra. To w takim wypadeczku mam już za co postawić... Aha, a właściwie to już nie potrzebuję. Przyleciał, zgarnął pieniądz na rozwój. Już mu się odwidziało. Także takie rzeczy. No dobra, ale teraz to jest kwestia tego, żeby kupić ten samochód terenowy. A samochód terenowy kosztuje tam chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 400 tysięcy? Jakoś tak. Więc no, musimy tutaj coś ogarnąć. Teraz jeszcze jest jeden temat, ponieważ my potrzebujemy mieć... Uno momento. My potrzebujemy mieć gdzieś tutaj... Aha, tutaj mamy dealera, ale jeszcze jeden by się przydał. Bo... Ale tu jest tylko dwóch. Archipelag, raz, dwa, trzy, cztery... Mała wyspa, dwóch klientów, archipelag, trzech klientów. Kurde, to za bardzo to się tak nie opłaca, powiem szczerze. Co tu z tym fantem zrobić? No bo, jak myślicie, zatrudnianie dealera pod trzech klientów, czy dwóch, to czy gra jest warta świeczki? Bo o to jest pytanie, tak? Bo było, nie było, jego tam gdzieś trzeba ustawić. A może lepiej poczekać? Sam nie wiem. Tak czy inaczej, to tutaj trzeba będzie ogarnąć temat jakiejś większej partii towaru, tak żeby można było, załóżmy, wyposażyć dystrybutorów i sobie odpuścić Małą Wyspę i Archipelag, bo to też była Państwa sugestia. Uno momento, ja bym tutaj potrzebował do apteki. No dobra. A i tam zgodnie z waszą sugestią to zmieniłem tutaj plecak na torbę. Tylko że ja mam tylko jedynie mam dwa sloty tutaj na dole, nie? I mogę dwie bronie, powiedzmy, ogarnąć, o, takie tam. Miejsca. O fuck. Dobrze, co będzie, jeśli pójdę spokojnie? Tak? Selling drugs. Just minding my business. Selling drugs? What are you up to? Okay, sigue adelante. O. Nie musiałem ich zabić. Czyli oni się po prostu tylko zapytali, co ja tu robię i tak dalej, i tak dalej, i elegancko, i to wszystko, tak? Nie musiałem ich zabić. Pani, bo nam poprzednio nie wyszły biznesy. Efedrynę bym bardzo chciał. Dziękuję. Co pani masz tam? O! Ma pani siuwaks! Proszę bardzo, to też bym kupił. Aceton w dużych pojemnikach, amoniak, metanol. Aha. Amoniak może bym też wziął. Jeden taki. Aceton też w dużym pojemniku bym wziął. I to jest syropek na kaszelek.
O kurwa, przepraszam. Trochę za dużo, proszę pani. Jednak nie. Nie mam tyle. Mnie nawet na efedrynę stać nie będzie. W takich ilościach. Połówkę. Też nie. Szlak. To no, to muszę zrezygnować z tych, niestety. 84. To też mi jest potrzebne, cholera. 73. 71. 68. 500. No kuźwa. Dobra. Dwie wezmę. Albo w ogóle z tego zrezygnuję. To sobie tylko efedrynę kupię. I wyekstraktujemy fennel z tej, z czekolady. Albo może jeszcze, chwileczkę. Tu jest jeszcze... O, mini market. I tutaj czekolada też raczej jest. Dobry wieczór. O, i to 10, proszę bardzo. Ile pan mi policzy za to? O, ładnie. 2000. No to jeszcze mnie stać na to. A kakałko? Masz pan kakałko? Masz pan. 18 sztuk. Tylko to się stakuje po 2 niestety. Więc 2, 4, 6, 8 mogę wziąć. Więc na razie wezmę od pana ósemaka. A to tak pan sobie liczysz to kakałko. Kurwa. No dobra. No niech będzie, no co poradzimy? Ty mnie już nie denerwuj, powiem ci tak. No, czyli generalnie podsumowując to z policją, da się zagadać, ale gdyby mnie przeszukali, bo tego nie zrobili, ale gdyby, no to byłoby ciepło i wtedy, no nie wiem, co byśmy mieli z nimi zrobić. No, trzeba byłoby ich rżnąć. Tak mi się wydaje. Teraz rzecz jest kolejna taka, że musimy ogarnąć tutaj peninsulę. Ale peninsula chyba będzie miała właśnie odrębną dystrybucję. Tak będzie o wiele, wiele lepiej. My wracamy, słuchajcie, do naszej kanciapy. Rozpakujemy to wszystko. Tutaj aż tak źle nie jest. Okazuje się, że jedyna kwestia, jaka no jest nie do przeskoczenia tutaj, to jest telefon. Bo no tutaj no nie damy rady nic z tym zrobić. Zobaczmy, jak tam wygląda sprawa z kakałkiem. Dobra. Siuwaksa mamy 580 gram, ale to jest mało. Metanolu, dobra, mamy tyle. Ja szukam... Cholera, widzi ktoś kakao? No powiem tak, no, ja nie widzę. O, jest, 2 kilo, dobra. I teraz rzecz jest tego typu. Tutaj mogę wyekstraktować z czekoladki. O. Siuwaks. A tutaj jest kakałka. No, jakoś to się kręci. Za to tutaj mogę związek efedryny. Aha, tylko czekajcie, bo efedrynę gdzie? A, bo ja jej nie rozpakowałem. Sru. Ile tej efedryny jest? Gdzie ona jest? Kuźwa, mogłoby to by się alfabetycznie ogarniać, to byłoby zdecydowanie lepiej, a ja ślepy. O, jest. Kilogram. Dobra, związek efedryny z amoniakiem można. A tutaj można, powiedzmy... Aha, z sodą. Nie, to z amoniakiem lepiej. A, tylko że nie ma tyle. No wytwórz to, co możesz. W porządku.
Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z klientami tu. Archipelag, archipelag. Callejon. No dobrze. A, ale ja mam tutaj zaplanowane sprzedaże. Dobra, proszę Państwa, ja proponuję, ile my tam mamy tego towaru. Pogrupujmy to. 24 gramy, to może być za mało troszeczkę. Ja bym jeszcze, to jest z czego? To jest sativa. To ja bym może spakował właśnie jeszcze sativę. 23, no dobra, ja bym spakował tak powiedzmy, nie wiem, 17. Dobra, i dodatkowo jeszcze tutaj 52 sztuki, to mógłbym to zostawić i jeszcze tu spakowałbym 40 sztuk na poczęstunek. Wkurwię się zaraz. Naprawdę. Jak już sobie coś... Wyjdź mi stąd. Jak ja już sobie coś, kuźwa, wezmę i zaplanuję... A, tu jeszcze sativa była. Ale to nic, to mogę dorzucić. Czemu nie? I tutaj też mogę. W ten sposób byśmy jakoś zrobili tu paliwko. To poprzesuwam elegancko, żeby było i tak. Jakoś mi nie po drodze, bo tutaj był temat, żeby tę fiolkę spróbować opchnąć do Pedra. Ale no trochę mi nie po drodze z nim. Teraz co ja bym potrzebował jeszcze? Zaraz mi się klienci tutaj pojawią. Mamy tu, proszę Państwa, infiltrację obozu pracy, ale szczerze? No nie wiem. Planowałem też poczęstować właśnie naszą metką, bo jeszcze tutaj nie częstowałem naszej klienteli w ogóle. A się okazało, że woreczków strunowych brakuje, no i chy. A zatem trzeba będzie je nabyć. Teraz pytanie, kto je ma? Czy ja tutaj u tej dziewczyny, co sprzedaje nasiona sativy, czy ja bym mógł właśnie ogarnąć ten temat? Mam nadzieję, że tak. O, płatność za kryjówkę 5200. Ciekawy jestem, ile ja mam na koncie. Siema. O, masz te woreczki strunowe, elegancko, bardzo mnie to cieszy. Super. 150 na razie styknie. Dobrze, dobrze, już no nie podniecaj się. Mamy godzinę 8 rano. Do 9 jeszcze troszkę. Będziesz chciała pewnie metkę, co? A, opium. Muszę się nauczyć robić to opium. Zobaczmy u tego Midlanca. Midlancu, czy ty masz woreczki strunowe może? Przez czysty przypadek. No nie masz. A to powiem szczerze, że bardzo wielka szkoda. Bardzo. No ale w porządku. No to teraz tak. Nie wiem czemu, ale jakoś tutaj widzę, że... nie ma sprzedaży, nic tam się, kasa nie odkłada. No właśnie, on by chciał metkę. Wybaczcie. No to trzeba robić. No, się trochę nabiegam, ale zaraz skoczymy poczęstować towarzystwo całe. No, żeśmy trochę się nalatali. No, ja się zgapiłem. I teraz rzecz jest tego typu. Biorąc pod uwagę koszty produkcji, to ciekawy jestem, co nam się będzie bardziej opłacało. I fajnie byłoby jeszcze mieć jakiś taki właśnie ten lokal, kurczę, który by ogarnął tutaj cały ten system produkcyjno-dystrybucyjny. Tutaj to jest fajna miejscowa, ale no właśnie, brakuje bieżącej wody, brakuje telefonu. Tę wodę trzeba tutaj w baniakach dostarczać, czy tam w butelkach. No i dodatkowo zajmuje miejsce w magazynie. A to już fajne nie jest. Dobra, woreczki idą. O, jak nie mam w co zapakować, jak miałem? A, bo to... O cholera, czekajcie.
Metę się pakuje w... Czy ja mogę teraz? A nie, no woreczki. Dawaj, kuźwa. No i dobra. Jeszcze 118 gram zostało. Także dobrze. Jak tutaj stoimy z tym całym badziewiem? Tutaj... No dobra, tutaj się robi takie coś. Będziemy... A, tutaj metkę możemy robić. 130 gram, proszę bardzo, niech się wytwarza. Znaczy z tego 130 gram tego cuda, tak? Było. Ale z tego wyjdą 2 gramy metamfetaminy, więc szczerze powiedziawszy... Jestem bardzo ciekawy i to możemy sobie teraz polecieć, zobaczyć, ile będzie kosztowała jedna działka. Tylko żeby to było rzeczywiście tak wiadomo, to ja wpłacę pieniądze, słuchajcie. Wpłacę pieniądze. My tymczasem mamy klientów. Już nam tutaj się miglance ogarnęły. I... Trzeba będzie pohandlować. Tylko, zobaczcie na to. Część jest tu, a część jest tutaj, więc już się tam porozsiewali troszeczkę. Więc, ale Zatoka Słowian naprawdę bardzo, bardzo dużo klientów posiada. Więc można tutaj naprawdę ogarnąć bardzo, bardzo fajnie cały ten biznes. Bo tam ktoś pisał, nie wiem, chyba Małpka, że to na farmienie kaski to jest bardzo dobre. Dobra, ja wpłacam wszystkie pieniądze, jakie mam. Zbyt dużo nie mam, jak widać. Dobra. I teraz chciałbym dorwać kogoś na poczęstunek właśnie. Tutaj może na plażę zejdę. No tutaj miglans był. O, tam więcej tych miglanców jest. O, poczekaj chwilę, gościu. Ty chcesz opium, a ty chwileczkę. Aha, czyli tamten mi zniknął. Czyli to jest one way ticket. Jak już nie obsłużę, to nie ma. Szukamy kogoś z metą. O! Chciałby grama. I to się bardzo dobrze składa. Będziemy wiedzieli, ile działka kosztuje. Proszę. Czy ty dostałeś za gratis? O, 3150. No. Opium nimom. No i dobra, słuchajcie, poobsługujemy tych wszystkich klientów. Marysia, proszę, masz tutaj w ten sposób i jeszcze dodatkowo ci dorzucę 3. Tylko to są 2 różne rodzaje. Zaliczy. Elegancko. Ty chciałeś też, Marysie, tylko 2. To proszę bardzo. Ty chciałeś co? A, ty opium byś chciał, to spierdalaj. Nie bawimy się w taki sposób. Dalej. Dalej, proszę państwa. Oni chyba tutaj są. No, są. Znaczy jeden klient, dosłownie. Klientka. I ona by chciała amfę. Więc ogarnijmy piąteczkę. Elegancko. 10,5 koła za to. Fajnie. No i teraz przeskoczymy sobie tutaj, bo tam też powinni być. Jeden. Ale może po drugiej stronie tam za mną jest. Czwóreczka. A jednak nie. Cholera. No dobrze. Dalej. Zerknijmy na mapę. Tutaj już jest koniec, czyli lecimy tędy i tu tych poogarniam jeszcze jakoś. Jakoś się tam dostać trzeba. Dobra. Dobrze biegnę? Gdzie jestem? Dobrze biegnę. Lecimy sobie od tej strony. Tędy lecę po raz pierwszy, więc będę co chwila na mapkę zerkał, żeby właśnie się gdzieś tam nie pogubić. A już klientkę widzę. No i tutaj takimi mostkami się przechodzi. O, zobaczcie, już 73 tysiące zebrane. Amfu nie byś chciała, tak? Ile tam było? 2. Dwójeczka. Proszę uprzejmie. Sru. Bardzo dobrze. Zbieramy na samochód, słuchajcie. Zbieramy na samochód. To jakieś cele trzeba tutaj sobie ogarniać, na co będziemy tam zbierać, bo
W przeciwnym wypadku to jak kuźwa nie poodkładam, to wszystko wydam. Dla ciucierki. Dobra. 2 gramy. Elegancko. Tutaj 5, więc też całkiem ładnie. I jeszcze stąd 2. No dobrze, że wziąłem te dodatkowe paczki. O cholera, patrzcie jak tu się... tutaj Marysia trójeczka. Ładnie. Elegancko. Kota, kuźwa. Mnie to strasznie denerwuje, bo ja pracowników szukam, a tu koty i psy się odblokowują. Dobra. You gotta go, you gotta go. I teraz dalej. Dalej byśmy mogli ogarnąć temat tutaj. Więc przeskoczmy sobie. I to będzie tak, bo już patrzę na zegarek, to jest ten Midlands. 2. Proszę uprzejmie, tam na dole chyba nikogo nie było. Dobra, teraz kolejny. Tutaj gdzieś będzie, to ja sobie mogę na ten płotek, na ten mostek zeskoczyć. I jak się tam dostać? A to jest nasz lider, słuchajcie. O, bardzo dobrze, 2 gramulce, 7 koła będzie, tak? Bo tam 3,5 tysiąca żeśmy mówili. Czekajcie, bo to trzeba tutaj dobrze dojść. Gdzieś tam jest klient. O, jest. 2, proszę uprzejmie. 2, nie ma gratisków. Ty nie bierzesz, tak? No nie, on nie bierze. O, jakie to mafie, kuźwa. Ej, tam akurat klient stoi, cholera. No dobra, ale ci poszli. Więc okej. 2 gramy marychy. Co ty byś chciał, synku? O, bardzo fajnie. 3 dla ciebie. Na poczęstunek. I został nam jeszcze tutaj klient. No ale żeby tam dotrzeć, to potrzebowalibyśmy przejść właśnie przez ten most. No i to może się bardzo źle dla mnie skończyć. Więc sugeruję, żeby może schować się na razie. Jak oni będą szli? Czy oni będą szli za tą wiatą, czy też tędy centralnie? No tak, mój pech, kuźwa, to jest naprawdę. Aha. Czyli takie to łatwe nie będzie, jak mi się wydawało. A inaczej jak mogę dojść? No nie no, najwyraźniej ja muszę przejść tutaj. Dobra, skoro z policją udało się zagadać, to może i z nimi się uda. Aczkolwiek, mogę przejść i tędy. No i dobra, przeszedłem. Dobra, mamy jeszcze tutaj klienta, gdzieś. O. 2 gramulce, proszę uprzejmie. I stru. Bardzo ładnie. To jest sklep z narzędziami, czy... Nie, z czymś innym. Chciałbym coś kupić. Ona ma aceton, no nie ma... O, ale ma... Aha, nawóz. Ma 1000 woreczków. Ile by mnie to kosztowało? No 1000. Niech będzie. 90 tysięcy w sumie żeśmy zarobili, bo tutaj teraz 1000 spadł, ale jest całkiem przyzwoicie. Dobra. Pani by czegoś chciała. Czego by pani pragnęła? Ależ ja teraz mogę jak najbardziej panią tutaj poczęstować. Proszę uprzejmie. No, see ya. Proszę o mnie nie zapomnieć.
Także, proszę Państwa, jeżeli chodzi o rynek, to powiększamy i prawdopodobnie trzeci dealer gdzieś się tu pojawi. Ja muszę dotrzeć teraz do mojej kanciapki. No, najsensowniej byłoby na przełaj. Tylko może tutaj jakoś tak pobiegnę. No i co? Rozpoczęliśmy production mety. Teraz liczę na to, że ich tam jakoś, tych klientów do siebie przyzwyczaję. Bardzo ładnie. No i że więcej będziemy zarabiać, no bo to właśnie chodzi. Samochód sam się, na samochód samo się nie uzbiera. Możemy jeszcze tutaj obczęstować, przynajmniej zobaczyć, czego oni chcą. Ktoś macha? Tak, tam ktoś macha. A tutaj też. Aha, ale tutaj to z zwykłego białaska. Natomiast tam jeszcze muszę się cofnąć, zobaczyć. A pan pewnie opium. A jednak nie. Dwójeczkę mety. Proszę uprzejmie. Bardzo ładnie. No i jeszcze mamy panią tutaj na górze. Aha, a pani zieleninkę. No też może być. Proszę uprzejmie. Stówę już przekroczyliśmy. Także ładnie. Jeżeli chodzi o naszych miglanców handlujących, 110 tysięcy, więc nie jest źle. A my tutaj będziemy sobie dalej działać, hodować różne rzeczy, no i dbać o to, aby ten rynek jakoś tam nasycić. Proszę Państwa, dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.